otóż słuchajcie, 98% ludzi nie ma celu. Ciekawe, nie? My chcemy, ale nie mamy celu. Większość ludzi myśli jak większość, robi jak większość, a chciałaby jak mniejszość. Moją inspiracją, żeby tu przyjechać, było to, że chcę coś zmienić w swoim życiu. Zainspirował mnie fakt, że chcę zmienić coś w swoim życiu. Impetem, co spowoduje zmianę w moim życiu. Ja bym sobie życzył, żeby po tym szkoleniu przynajmniej większość zaczęła realizować siebie, żeby mogła po latach powiedzieć tak, od tamtego momentu zaczęła się zmiana, dobra zmiana dla mnie. Dariusz jest dla mnie mówcą takim konkretnym, przede wszystkim szczerym, ale też właśnie widzę, że Dariusz mówi, zważając na emocje. Dariusz Karczyński jest świetnym mówcą, posiada bardzo szeroką wiedzę w zakresie psychologii, biznesu, ogólnie życia. To jest jednym z najwybitniejszych, jakich miałam okazję poznać. Zdecydowanie chodzący w ucho, w serce, inspirujący, motywujący do działania, same superlatywy. Dla mnie rozwój oznacza życie. Jeżeli nie chcemy się rozwijać, tylko trwać, to po co trwać? Tak jak Dariusz mówił, wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie. Jeżeli sfokusujemy się na cel i znajdziemy go, przede wszystkim znajdziemy ten cel, to osiągniemy bardzo wiele. Trzeba zacząć rozmawiać z samym sobą i zacząć pracować ze sobą, no to wtedy wszystko inne nam się zacznie układać. Przyznam się, że zaskoczyła mnie jednak dojrzałość grupy, dla której prowadziłem. Widać, że to są osoby, które już mają jednak spore doświadczenie i dojrzałość. Myślę, że było im trudno, więc łatwiej rozumieją, szybciej chwytają, o co tu chodzi.